O mamo. No więc moi drodzy, pomysł był taki, że spotkam się dzisiaj z wami na dachu. W Łodzi oczywiście, właśnie na dachu, tak wygląda na dachu. Bośmy się już bardzo dawno na dachu nie widzieli, ale tutaj po prostu tak strasznie świeci. Słońce tak daje jak na Saharze, że po prostu nie dam rady. Kochani, wylądowałem w Łodzi, wczoraj przyjechałem z Krakowa pociągiem, więc będzie czołóweczka pociągowa. Zauważcie, moi drodzy, na tych zdjęciach z okna Maryję, która tam się pojawiała co jakąś chwilę. Mam nadzieję, że ją dostrzeżecie. Kochani, czołóweczka, a potem będzie jakaś próba gadanka, tylko znajdę jakieś inne, chłodniejsze pomieszczenia. Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, przycupnąłem na momencik w kuchni, chociaż chyba zaraz gdzieś stąd pójdziemy, bo to też jest po prostu potwornie gorąco. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w takim szybkim, krótkim vlogu. Bardzo Was przepraszam, że nie było przez ostatnie dwa wieczory żadnych nagrań wieczornych i tam też, że się spóźniła szósta i tak dalej. Ale po prostu wracałem z pielgrzymki, miałem wrócić szybko, a wracałem długo. Dużo się w ogóle wydarzyło historii, ale jedna taka najbardziej przedłużająca, czyli spóźniłem się na pociąg. Ale to Wam powiem jeszcze za chwilę, po której musiałem przycumować na dworcu krakowskim. Ale to za moment. Kochani, byłem na pielgrzymce przez ostatni tydzień. Muszę Wam powiedzieć, że to było cudowne doświadczenie. Chyba jedna z najlepszych pielgrzymek, na których byłem, z pokutą. Fantastycznie cudowni ludzie, przepięknie obecny Pan Bóg i w ogóle było cudnie. Kochani, dzięki uprzejmości tygodnika katolickiego Niedziela mamy parę zdjęć z naszego wejścia do Częstochowy. Proszę, zobaczcie chociaż te momenciki, takie krótkie zdjęcia, żebyście zobaczyli, jak tam było pięknie. No, popatrzcie. Módl się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Święta Miriam, prosimy Cię o Twoją opiekę, o Twoją obronę, o Twoje wstawiennictwo. Przyszliśmy do Ciebie, abyś nas zebrała do Twojego Syna, abyś nas poprowadziła prosto do Jego serca, abyś nas zanurzyła w Jego miłości, w Jego czułości, abyś nas posadziła na kolanach Ojca, aby nas napełnił Duch Święty. Prosimy Cię, bo Ty wiesz, jak to zrobić. Miriam, Najświętsza Miriam, módl się za nami. Dlaczego idę? Bo nie ma większej miłości niż Pan Bóg, bo nie ma lepszego Boga, nie ma większej miłości. I to właśnie miłość znajduję w tej grupie. Chodzę już w niej trzeci raz, idę i to, co się tutaj dzieje, to są cuda. To jest miejsce, gdzie ja liczę mój rok, od jednego roku do drugiego roku, to jest do tego miejsca. Pokuta to jest grupa, gdzie się otwiera serce, gdzie się leje dobro, gdzie ludzie się przemieniają i się zbliżają do Pana Boga. Tak sobie w ogóle myślę, jakby to było, czy byłoby fajnie, jakby tak na przykład cały rok tak na pielgrzymkę iść, tak zebrać jakichś ludzi i tak iść z nimi po prostu przez świat. To byłoby super. Ale nie o tym w sumie to bym dzisiaj chciał. Kochani, po pielgrzymce zaraz pojechałem do Krakowa, bo musiałem tam zrobić trochę roboty dla Was, ale to Wam zaraz pokażę, tylko nie, jednak się może gdzieś przenieść, bo tu jest za gorąco. Więc zapraszam do jakiegoś innego pomieszczenia w klasztorze łódzkim.
Pomyślałem, że może będzie chłodniej w spiżarce, w sensie mamy takie pomieszczenie obok kuchni, gdzie trzymamy jakieś takie tam, no takie spożywcze produkty, ale nie jest chłodniej. Ale to nic. Kochani, jedno słowo pewnego też podziękowania i zapewnienia, że staram się dotrzymywać obietnic. Kochani, byłem w Krakowie po pielgrzymce na chwilę, dlatego że tam z pomocą różnych moich przyjaciół próbuję wysłać do Was wszystkich listy. Mianowicie do tych wszystkich, którym to obiecałem, kiedy Was kiedyś tam poprosiłem o wsparcie. Tych wszystkich, którzy po prostu wspierają Langustę, coś tam wysłali na sprzęt i tak dalej. Kochani, jest tego po prostu miliony. I jak widzicie pewnie na jakichś zdjęciach tam, wypisuję te listy, zrobiliśmy takie podziękowanie przeze mnie podpisane i tak dalej. I wiecie co? Strasznie się cieszę z tego. Ja wiem, że to jest bardzo mało i że to nie zastąpi żadnego takiego kontaktu osobistego mojego z Wami, ale chociaż tyle, że mogę do Was napisać jakąś kartkę, że mogę się tam podpisać, że mogę Wam pobłogosławić, z taką nadzieją, że kiedyś te osoby gdzieś znajdę. To jest w ogóle ciekawe, wiecie, bo jak sobie to piszę, to tak myślę, albo się może z tymi ludźmi gdzieś spotkam i powiedzą mi, dostałem tam od ojca list i w ogóle dziękuję, a ja wtedy go uściskam i powiem, było super. Albo jak się nie spotkamy tutaj, no to się spotkamy w niebie i po tych listach się może rozpoznamy. Kochani, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wsparli Langustę. Część tych listów już poszła, mam nadzieję, że szybko do Was dotrą. Zostało jeszcze bardzo dużo, bo tego naprawdę po prostu jest strasznie dużo, a to wszystko zrobić to mnóstwo roboty. Więc będę jeszcze sukcesywnie potem po Kanadzie i tak dalej będę Wam wysyłał. Więc proszę, bądźcie cierpliwi, ale dotrą do Was te listy ode mnie. Gdyby ktoś chciał jeszcze wspierać Langustę, oczywiście serdecznie zapraszamy do tego, żeby się na Langustę odezwać. Czuję się trochę jak taki, nie wiem jak to nazwać, no nie listonosz. Nie wiem jak się nazywa ktoś, kto listy pisze, taki, no jakiś taki listownik, listopisarz, pisarzolist. Fajne to jest, bo wtedy myślę o każdym z Was, myślę o tych ludziach, którzy stoją za tą kopertą. Tak jak tu stoicie za okienkiem, tam stoicie dla mnie za kopertą. Więc bardzo się cieszę, że mogę się męczyć wypisując do Was tyle tych listów. To jest po prostu super. Idźmy gdzieś indziej. Jeszcze poszukam jakiegoś pomieszczenia, może coś tu gdzieś będzie fajnego. Albo zobaczymy jak remonty idą, właśnie, bo nie patrzyłem nawet. Dobra, to może tam będzie chłodniej. Zapraszam za sekundę. Moi drodzy, jak widzicie, chociaż remonty postępują, to niewiele się zmieniło, aczkolwiek sala duszpasterstwa już jest trochę wyremontowana. No ale aula dalej jest zagracona. Gorąco tu jest oczywiście, tak jak wszędzie, straszliwie, więc już może nie będę nigdzie łaził, tylko tu już skończymy. Kochani, chciałem Wam jedną historię tylko opowiedzieć w tym odcinku, w związku z tym, z tą moją podróżą z pielgrzymki. W ogóle to Was zapraszam, w sensie chodźcie na pielgrzymkę za rok z nami, nie? Jak Wam się uda, bo to byłoby super. Te pielgrzymki są takie ekstra, ale nie o tym chciałem. Kochani, wracałem z Krakowa pociągiem wczoraj i to było ciekawe. Miałem pociąg jakiś taki przed południem. Tak sobie tam wyliczyłem, że sobie pójdę, że sobie zdążę i tak dalej. Jak zeszedłem na dworzec, to napisali na jakichś tam tablicach, że pociąg jest spóźniony 15 minut. No to mówię, mam 15 minut, no to sobie pójdę jeszcze po kawę. Poszedłem po kawę. Kupiłem sobie kawę, dobrą, zimną, fajną. Wchodzę, słuchajcie, oczywiście na peron i tyle zobaczyłem pociąg. W sensie zobaczyłem, jak odjeżdża. No i się okazało, że mam parę ładnych godzin, żeby poczekać na kolejny pociąg z Krakowa do Łodzi. No i posiedziałem. Jakieś tam w ogóle miałem spotkania. W ogóle, słuchajcie, bo to jest w ogóle strasznie fajne, jak ja się z Wami spotykam. Że na pielgrzymce bardzo dużo spotkałem ludzi, gdzieś tam po drodze, przechodziłem przez ich miejscowości. Słuchajcie, jak Wy się cieszycie, że mnie widzicie, to jest w ogóle coś niewiarygodnego, naprawdę. To jest tak ujmujące i takie w ogóle super, że to w ogóle ekstra. Szczególnie jak mnie spotykacie w takim miejscu, gdzie się w życiu nie spodziewaliście. Był na przykład taki strasznie fajny facet w Częstochowie, który po prostu myślałem, że zawału dostanie. To jest, kochani, naprawdę po prostu przeurocze widzieć się z Wami. Strasznie się cieszę naprawdę z Wami, jak się z Wami spotykam. I błagam Was też, słuchajcie, weźcie się nigdy nie krępujcie, bo tam czasem na przykład niektórzy potem piszecie na przykład na YouTubie, nie? Tam, że no widziałam ojca, ale się bałam podejść, nie? Weźcie, słuchajcie, ja wiem, że ja wyglądam trochę strasznie i niektórzy się w ogóle mnie bardzo boją. Nie wiem dlaczego, bo jestem bardzo uroczy człowiek. Ale po prostu podchodźcie i w ogóle witajcie się ze mną i uściskajcie i nie przejmujcie się tym, ale tam też ojciec jest zmęczony. W ogóle, ej, po prostu super jest się z Wami spotykać. Ale nie o tym chciałem.
Kochani, jak sobie siedziałem tam na tym dworcu, w sensie tam, no, te spotkania i tak dalej, ale miałem taką chwilę, że sobie mogłem trochę pomyśleć. I przypomniała mi się, jak tylko mi się ten pociąg spóźnił, w sensie nie spóźnił, tylko jak ja się spóźniłem na pociąg, taka opowieść kiedyś o mnichu. W takim sensie, kto to jest mnich? Otóż mówią, że mnich to jest taki człowiek, który stoi na stacji, takiej dosyć mocno opuszczonej stacji, gdzie bardzo dawno nie widziano pociągu i czeka. W sensie stoi na peronie i czeka na pociąg. I kiedy przychodzą ludzie na ten peron i widzą, że ktoś czeka, to myślą sobie, kurczę, chyba pociąg przyjedzie. I nawet jak długo nie przyjeżdża, ale ten ktoś czeka, no to mówią, no to chyba przyjedzie, bo ktoś czeka. I kochani, myślę, że to jest w ogóle genialna definicja, genialny opis mnicha, a tak naprawdę nie mnicha, tylko każdego chrześcijanina. Oczywiście mnicha szczególnie, w takim sensie, co to jest mnich w tym świecie. Mnich w tym świecie, szczególnie taki mnich w ogóle klauzurowy, zamknięty, to jest taki człowiek, który po prostu pokazuje, że pociąg przyjedzie, czyli Pan Jezus przyjedzie. Nie widzieli go na tej stacji bardzo dawno, niektórzy w ogóle już nie wierzą, że jakikolwiek pociąg kiedykolwiek przyjedzie, albo w ogóle istnieje. Tory zarosły, stacja trochę taka nieużywana i taka słaba, w sensie kościół nie bardzo, ale ktoś tam czeka. Kochani, to jest piękna definicja chrześcijanina. Tak sobie siedziałem tam i myślałem, czy moje życie to jest coś takiego, że jak mnie ludzie widzą, to sobie myślą, warto poczekać, bo skoro on czeka, to może coś przyjedzie. Kochani, pomyślcie, bo to jest tak naprawdę teza tego mojego dzisiejszego odcinka, którego wam tutaj sprzedaję, takiego trochę dziwnego. Czy wasze życie chrześcijańskie, czy wasza wiara w Pana Boga, czy wasze dobro, które macie, to są takie, że jak ludzie was widzą, sobie myślą, musi być coś więcej. Musi być ktoś, kto to wszystko zorganizował. Oni czekają. Kochani, ja myślę, że to jest bardzo piękne świadectwo życia, bardzo piękne świadectwo serca. Oni czekają. Czy jak ludzie nas widzą, to widzą, kurczę, oni czekają na Pana Jezusa, tak za Nim tęsknią, tak ku Niemu wytężają serca, że to chyba musi być realne, że chyba ten Pan Jezus przyjedzie, w sensie pociąg przyjedzie. Albo mówiąc slangiem pielgrzymkowym, tramwaj przyjedzie. Ci, którzy byli na pielgrzymce, wiedzą, o co chodzi. Ci, którzy nie byli, no sorry. Ale tramwaj przyjedzie, w sensie Pan Jezus przyjedzie. Kochani, żyjcie tak, żeby ludzie widząc was byli przekonani, żeby wiedzieli, że Pan Jezus przyjdzie, że Pan Jezus jest. To by dzisiaj chodziło. Kochani, ten odcinek taki dzisiaj trochę poszatkowany, dlatego że po prostu chciałem wam się tylko przypomnieć, że wszystko jest okej, że jestem i że było tych parę spraw, że wam wysyłam listy i że jadę teraz do Kanady. Właśnie, no zobaczymy się w Polsce, kochani, we wrześniu. Będę do końca sierpnia w Kanadzie. Mam tam jakieś różne reko i tak dalej, no a potem będziemy działać. A właśnie, to może wam jeszcze powiem, bo tam po tych ostatnich ogłoszeniach, słuchajcie, zgłosiło się w ogóle, jak żeśmy o tych kamerzystach tam pisali, nie? To zgłosiło się w ogóle ponad chyba 140 kamerzystów, słuchajcie, do nas. I to w ogóle niektórzy wiecie, jakieś tam takie szychy z TVN-u, z tego, z Polsatu, z TVPiS i tak dalej, tam w sensie z różnych tych różnych telewizorni, nie, takich różnych, wszelakiej maści. No w ogóle super, no w ogóle aż mnie taka mnie duma wzięła, że ludzie chcą z langustą pracować. I jeszcze chciałem wam powiedzieć, że tam te wszystkie czytałem, też te wasze tytuły nocnej serii, nie mam pojęcia, że co wybiorę, bo jest tak dużo takich fajnych, że nie wiem, ale to będzie jeszcze czas. Kochani, to tyle w tym odcinku chyba dzisiejszym. Będziemy się widzieć we wrześniu i w ogóle we wrześniu, jak wiecie, w sensie gdzieś tam w połowie września rozpoczniemy kolejny taki zmasowany atak YouTube'owy. Naprawdę, słuchajcie, plany są super. Mam nadzieję, że wszystkie wyjdą, bo się bardzo staram, żeby wyszły, więc mam nadzieję, że wyjdą i będzie ekstra. Tak gadam, bo lubię z wami gadać. Dobra, pamiętajcie, bądźcie jak człowiek czekający na peronie, na pociąg, na tramwaj, na cokolwiek. Żeby ludzie widząc was mówili sobie, chyba Pan Jezus przyjdzie, bo ten czeka, ale to byłoby ekstra. No nie wiem, bo czasem w ogóle mam taką ochotę kręcić wam takie odcinki, takie zwykłe, takie, żeby wam pokazać, tam tu byłem, tam robiłem, tam widziałem, tam coś tam. A wtedy będą znowu pisać, że to taki narcyz i pokazuje, co tam robił i nie było żadnego poważnego tematu i nie było tego. No nie wiem, czy mają rację, czy nie mają racji, no. No nie wiem. To ja pomyślę. Może. Moi drodzy, tak się zamyśliłem, zadumałem się, tak się przemedytowałem przez sekundę. To tyle. To są moje ostatnie sekundy. Jestem tylko na momencik w Łodzi, tylko po to, żeby się przepakować. No i lecę do Kanady zaraz. Więc do zobaczenia pewnie gdzieś tam w przyszłym tygodniu. Nie, zobaczymy się pewnie jeszcze w niedzielę, bo wam tu nagram jeszcze chyba w Łodzi nocnego vloga, żebyście coś tam w niedzielę poglądali. A w przyszłym tygodniu się już zobaczymy z kanadyjskich pięknych rejonów okoliczności przyrody.
bo tam chyba w Kanadzie to ładnie jest, nie? Tak mówią. No to zobaczymy, czy ładnie. Moi drodzy, pozdrawiam, ściskam, błogosławię, z Bogiem, pa!